Siemka, ja jestem Judy i zapraszam was do kolejnego już odcinka z serii Let's Play Pokémon Ash Gray. Pamiętacie, jak to pewnie dostaliśmy się do tego miasta. Tu można iść na południe i coś wam powiem, to jest dość znajoma okolica. Ale nawet dawniej wchodzę, widzicie ten wejście po prawej? To jest ten Hidden Village, czyli ukryta wioska, w której można było spotkać Bulbazaura. Tak jest, to była ta droga, tu nie mogliśmy wtedy przejść. Troszeczkę sobie pozwiedzamy miasto. Tu za dużo do zwiedzania nie ma, muszę wam powiedzieć. Ach, witaj. Co? Tak, jestem gotowy. Jestem na wszystko gotowy. Ja zawsze jestem gotowy. Dostaniemy TM jakiś chyba dobry. What the fuck? No co? Oj, nie znalazłem, widzę. A dobra, teraz wybierzmy jeszcze raz. Zabawmy się w tą jego grę. Wybierzmy z lewej. Och, trafiliśmy. O kurczę, aha, ale cwane. Też raz z lewej. Aj, nie, tutaj będzie teraz prawa, dobra. Dobra, zrobimy to metodą prób i błędów, bo widzę, że nie mam dzisiaj farta i ciężko mi cokolwiek... Fuck, miała być lewa, ale ja jestem tępy. Dobra, czekajcie, lewa, prawa. Tak jest. Tak, teraz prawa. Splendid, splendid, o super. Ostatecznie. Jeszcze raz prawa. Jak teraz trafiłem, super. Dostajemy tema. Psychik. No super, to jest naprawdę silny atak, muszę wam powiedzieć. Kadabra się go w ogóle uczy, więc chyba nie będę go teraz już nauczał tego ciosu. Ale jest silny, jak się nie mylę. Czekajcie, gdzie ten jest ten psychik? O, siła 90. Ale jak mówię, on się go nauczy i na razie nie muszę znać ten jego ataku. To wejście, pamiętacie na pewno baza zespołu R. Tutaj nas przyprowadzili teraz Jesse i James. No i jak sobie tak sam przechodziłem tutaj po tym budynku, źle porozmawiajmy. O, mamy appointment, nie mamy appointmenta. Tu nic nie ma. Naprawdę, tu jest wieżowiec i nie da się wejść na górę, tak samo jak w latarni Billa. Naprawdę trochę głupie, nie przyznacie? Co to za wieżowce, w których nie ma schodów? Czekajcie. A nie, to była dziewczynka, myślałem, że tam jakiś Pokémon chodzi. A, spoko. O, tu jest jakiś domek kolejny. Tu nie byłem jeszcze. No tak, nazywa się Smart Seed, czyli jakiś cwaniak mądry bardzo. Tak. A ja nie mam żadnych green shardów. Co wy chcecie w ogóle tutaj, ci ludzie? Jakiś green shard, inny shard? Ja tego nie mam. Aha, czyli ta firma sobie produkuje różne takie ciekawe sprzęty elektroniczne, jak choćby telefony itp. No, fajnie wiedzieć. Fajnie wiedzieć, jak to było rzeczywiście w anime. O, tutaj nic nie ma, ale są schodki. O, to zobaczymy, co jest w tym domku. Tu nic nie ma. W ogóle, czyli to jest dom? Tu jakieś gry. Tu nawet nie można... A, jakiś głupi domek, tu się nic nie da sprawdzić. Nawet się nie da zobaczyć jego PC-boxa. Tu jest na górze, nie ma nic. Może będzie się dało tam gdzieś popłynąć, nie wiem. Na razie nie znamy surfa. Ale tutaj za to... O, jeszcze czekajcie, tutaj jest domek. Tu jest jakiś koleś w ogóle. Chcę wyzwać liderkę Sabrinę. A ten starszy koleś nie chce dać mi wejść tam. No tam jest jakiś starszy koleś. Dobra. I zobaczcie, jest w ogóle ciekawa sprawa. Jak chcemy wyjść z tego miasta, pisze mi dziwny voice mówi ci. Judy, muszę wrócić. Ty powinieneś wrócić do Saffron City. I właśnie, nie można opuścić tego miasta, idąc na wschód. No i spróbujmy tu wejść. Starszy dziadek, to o tym pewnie mówił. Przybyłeś do Saffron i nie znasz Sabriny? Jeżeli będziesz próbował dostać się do ligi, młody mężczyzno, ale powinieneś się trzymać z daleka od tej sali. Nie wiem, czemu mamy się od tej sali trzymać z daleka. Może wejdźmy. W ogóle widzieliście wcześniej w odcinku, że w tym mieście coś dzieje się dziwnego. To jest naprawdę dziwne miasto. Och, strach bać. No zobaczcie, nikt nie wygrał jeszcze z Sabriną. Ojejku, ja się boję tam wchodzić. Zawsze ten Gary, Jack i jeszcze jak tam jakoś było, ten trzeci, mieli już zwycięstwo. Może uciekamy, co wy na to? Nie, no dobra, idziemy. Co to jest? Co ty robisz tutaj? Chcesz wyzwać wspaniałą Sabrinę? Aha, że nie kontroluje psychicznych ciosów, telekinezy. I nadal chcesz wyzwać? Najpierw musisz pokonać mnie. No to zawalczmy, o, cztery poki. Oj, to dość silne. Ja mam Wartorbla, on ma Bajta, który jest dość skuteczny przeciwko psychicznym Pokémonom, ale to nie jest zbyt silny cios, także widzicie, tak dużo strasznie nie zrobimy temu Drowsiemu. O, za to finished. Może teraz padnie. A, jeszcze trzeba raz. No nic, już nie poradzimy na to. Ale dobra. To prawda, dość mocno ranni, ale jednak żyjemy. Teraz Mr. Mime. No to też sam Pokémon czysto psychiczny. Zobaczymy, jak tam jego specjalna defensywa. No, taka prawie jak sama jak u Drowsiego. O, double slap.
nieprzyjemna sprawa dostać tak z double slapa. Oj, Wartortle był nam padł. Szkoda. Teraz... w ogóle to ja nie mam Charmandera. Kurczę, miałem wziąć Charmandera ze sobą. Miałem go troszkę podexpić. Znaczy, czy expić. Jedni z was piszą mi exp Charmandera, a drugi nie exp Charmandera. Ja nie wiem, co robić. Ale nie no, będę go expił. Chcę mieć Charmeliona. Choćbym się nie słuchał, to jednak ja zrobię tak, że kiedyś będzie się nie słuchał, spokojnie. Nie musicie się o to martwić. No i widzę, że tu lepszy będzie jednak Tackle. Oj, Magical Leaf. Co prawda mało nam robi, ale zawsze troszeczkę życia wziął. I jakże dużo expa, wow. Slowpoke. No to ten Slowpoke to jest akurat świetny Pokémon. Roślina bez problemu poradzi sobie z wodą. No, no chociaż tak widzę, że kurczę, ten mój Ivazaur jeszcze nie jest dość silny. Ciekawe, jakie silne będzie miała Pokémon ta Sabrina. No co najmniej dziwne. Co najmniej chciałbym to wiedzieć. I znów Drowsy. No to ty na Drowsy'ego. Użyj Leech Seeda. Aha, ten atak na niego nie działa. Ojojoj, to Sleep Powdera. Co? Aha, bo on ma tą, fuck, zapomniałem. Jak to się nazywa? Jak wiecie, ktoś chodzi przez sen. Kurczę, nagle wyszło mi z głowy to słowo. Jejku, no ktoś... no mam, już nie, mam na końcu języka. Nie umiem powiedzieć tego. Fuck, zapomniałem. Co za żal. No nie, może mi się przypomni. Jak można zapomnieć głupiego słowa? Oj, no co najmniej dziwne. No i tu na szczęście Pikachu sobie raczej poradzi, o, poradził świetnie. Choć widzicie, trener wcale nie słaby, troszkę mam z nim problemów, ale pokonany. I co nam powiesz? Jesteś silny, bardzo dobrze. Możesz wyzwać Sabrinę. Ja ją z chęcią wyzwę, kolego, ale poczekaj chwilkę, tylko sobie uleczę Pokémony. Ciekawe, a może to ta Sabrina mi pomogła przeciwko zespołowi RR? To ona nas uratowała? No nie wiem. Tutaj w ogóle jeszcze, myślę, market mamy. Market to dobre miejsce, żeby nabyć jakiegoś Super Potiona. O, Super Potiony są ok. No na, bądźmy 6 Super Potionów, zawsze się mogą przydać. Okej, okay. No i jak już mamy Super Potiona, kierujmy się w kierunku sali. Tak jest, w kierunku sali. Oj, troszeczkę mi się mikrofon odsunął, ale chyba nie było dziwnie słychać, mam nadzieję. O, to jest ta mała dziewczynka. Fuck, spieprzam stąd. Strach się bać. Takie małe dziewczynki w horrorach są naprawdę straszne. Kogo użyć? Nie mam tak naprawdę bardzo silnego Pokemona. Boję się przegrać. I zobaczmy. To ona, tak. View. Jeśli przegrasz, to zostaniesz moim przyjacielem i będziesz się ze mną bawił, ok? No. O, źle. Aha, czyli musimy powiedzieć tak. Dobra, będę się z tobą bawił, ale ja nie przegram. To jest Sabrina, aha, tam z tyłu chyba, albo ktokolwiek to jest, więc teraz, czas, żeby się zabawić. Wow, zielone włosy, jeden Pokémon. Abra? What the fuck? Przecież Abra jest słaby. A no tak, ona miała Abrę, on potem ewoluował. Oj, a na szczęście Abrę będzie łatwo pokonać, bo nie będzie tak trudne jak w anime. Chociaż nawet nie wiem, czy on walczył aż z tą, z tym Abrą, czy ona już wcześniej nie przerzuciła go do tego świata. Zobaczymy, czy teraz nas gdzieś przerzuci. Przegrała, się śmieje. Bez synonimu mi najlepszy cios. Zostań moim przyjacielem. Aha, czy to wygląda to, że chyba aż przegrał normalnie tą walkę i teraz tak jakbyśmy też przegrali, mimo tego, że wygraliśmy. Mój view, ojejku, teraz może się naprawdę nami bawić. My jesteśmy chyba w tym... To nie person, to jest gigantyczna lalka. Tak, my jesteśmy... zamknięte oczywiście, bo to jest świat lalek. No super, nie ma z niego ucieczki, widzę. O, to są chyba, wiecie, ścianki tej zabawki z lalkami. Wszystko jest zamknięte. No super. Troszeczkę sobie popatrzymy. To jest też gigantyczna lalka. Jestem jedyną chyba żywą osobą w tym mieście. Kurczę, no naprawdę. Same lalki normalnie. Gdyby zrobili horror z Pokémonów, to uwierzcie mi, że jakby zrobili z tego miasta, to ho, ho, ho. To naprawdę, to mógłby być coś mocnego. Zajście. To nie ma nikogo żywego. Ojej, co ja mam zrobić? Nie ma żywych ludzi. Wszystko jest zamknięte. Idziemy do sali. What the fuck? Nie da się tam... Tu idziemy, słuchaj. Teleportacja. Co jest? Sabrina to niebezpieczny trener Pokémonów. Dam ci szansę, żebyś wygrał, ale następnym razem musisz się poszczęścić. Aha, no tak, byliśmy w Toybox, czyli wiecie, w pudełku z zabawkami. Crazy idea. Aha, i mówi nam, żebyśmy nigdy nie wrócili i odeszli z tego miasta.
więc nie chcesz mnie posłuchać. Jesteś, tak, zdeterminowani jesteśmy. Tylko jeden Pokémon może walczyć przeciwko psychicznym. To jest duch. Aha. Here. Okej. Ja mam wrócić. Gdzie on powiedział? Do Levander chyba. Czekajcie, gdzie jest Levander Town? To jest chyba tam na wschód, teraz mogę już tam iść. Dobrze, gdzie mam mapkę? Tu. To jest chyba to miasto. Tak, to jest Levander Town. Czy ja tu wcześniej pewnie nie mogę iść? Aha, tak, musimy iść po ducha. No spoko. Wow, ale na serio, powiem wam, to jest straszne miejsce. Gdyby zrobić z tego horror, byłby świetny. Czy ja mam uleczone Pokémony? Nie, ale bym sobie z chęcią uleczył. Chodźmy uleczyć już, no tak na pewności, żeby Wartol był miał pełne życie. W ogóle muszę złapać Pokémona ducha. Jak się nie mylę, to w anime to właśnie złapałem aż Huntera, którego potem oddał Sabrinie. Ciekawe, czy my też będziemy musieli go oddać, czy też może pozwolimy, no wiecie, zostawić go dla siebie. Zobaczymy. Water Gun. Payday. Oj, to troszeczkę czasem można odberwać tego Paydaya, niestety. Ale jak widać, miał, to jednak nie jest przeciwnik godny Wartolba. I znów miał. Miał. Kurczę, ale mimo wszystko troszkę nas zrani. Dobrze, że teraz Critic obniżył nam atak, co prawda, więc lepiej będzie uderzyć teraz już Water Attack. Water Gun, jaki Water Attack. Okej. Oj, my finished. Super. Drugi raz finished. No super. Naprawdę świetnie, chyba padamy. No niestety, padł nam, ale wcześniej troszkę tego expa zebrał. No i znów zapomniałem wziąć Charmandera, ale nie martwcie się, jeżeli ja go nie będę trenować w tym odcinku, to w kolejnym na pewno już go potrenuję. O to się nie musicie martwić. Na pewno zobaczycie Charmeliona i Charizarda. Jestem jeszcze tak dość mocno ciekaw, jakie Pokémony się znajdują w tych trawach, których teraz tutaj przechodzę. Na pewno jakieś silne, ale fajnie byłoby wiedzieć, jakie dokładnie. Może zaraz zobaczymy, co by na to. Co to znów miał? Jejku, co ci ludzie, co tu same jest miejsce samych kotów, występowania małych kotów typu miał. Oj, wybaczcie, że musieliśmy teraz na chwilę, musiałem przerwać nagrywanie, ale już jestem z powrotem. Pokonaliśmy oto tego trenera. No i zobaczmy, co tu są jakieś Pokémony. Co to za Pokémon? O, Spiro! Nie no, raczej wolałbym jakiegoś nowego Pokémona spotkać. Rattata, ale mi nowe Pokémony. Ale mi nowe Pokémony, słuchajcie. No, Spiro zaś. Nie no, na razie tutaj nie poszukuję żadnego Pokémona, nic tu ciekawego nie ma. Idziemy dalej. A co tam, walczmy z tym oto dziadkiem. Powalczymy troszeczkę dzisiaj, co wy na to? To nie jest zły pomysł. Fury Attack, Polybag. Bardzo ładnie, Firo, pięknie, postarałeś się, 26 level. Naprawdę silny jesteś, kolejny Polybag. Tutaj już krytyka raczej nie walniemy, nie ma aż takiego farta, nie mam, by same krytyki sadzić. szkoda. Ale, widzicie, oj, Poliwhirl. Na Pokémon to jest walczący, ojej, no to jak on walnie ciosem typu walczącego, to byłoby źle, bo jednak latające są bardzo na nie wrażliwe. Czy nie, co ja gadam za głupoty? To właśnie walczące są wrażliwe. Chyba. Czekajcie, tak, albo mi się coś po prostu pomyliło i to dość mocno. Ale nie, no dobra. Tam ominęliśmy jednego, ale sobie zawalczę z nim później, w drodze powrotnej. O, 5 Pokémon, super. Ach, myślicie, że nie mam nic innego do roboty, tylko walczyć z wami? No, PJ małe. I tak mnie ranią dość mocno. Ale okej. Okay. Pikachu, o, to lepiej zmieńmy. Kogo? A Kadabra, ty też nie walczyłeś trochę. A chciałbym zobaczyć, jak walczysz swoim Psybeamem na Pikachu. Pięknie. Pięknie, Kadabra, naprawdę pięknie. Widać, że się stara chłopak. Tak, to jest chłopak, nie ona. Nie pomyliłem się. 25 level, specjalny atak naprawdę. O, i Recover. W sumie nie stosuję ciosu Disable. Teleporta sobie zostawię, bo czasem łatwo wrócić do Pokécentrum bardzo szybko. Na razie przynajmniej zostawię. Potem może wyrzucę. Zobaczymy zresztą. Recovera ja też rzadko kiedy używam, bo jednak nie lubię leczyć Pokémon, jak już coś to używam Hyper Potiona i jest po sprawie. Ale dobra. Tak. Idziemy dalej. Tu są jakieś dwie siostry. Co to za dwa Pokémony? O, dwuwalka, fajnie. Fury Attack i Thunderbolt. Oczywiście, że Thunderbolt. Follow me. Ha, tak, już idę za tobą, już to widzę. Pięknie, Pikachu, pięknie się postarałeś. Mocny Thunderbolt. No, ty, Firo, troszkę mniej się postarałeś, ale no dobra, darujmy ci twoje to haniebne zachowanie. Dobra. Troszkę tego expa jest. No, niedużo. Ciekawe, czy jeszcze kogoś spotkamy. O, tu jest jakiś dziadek. A, widzę, że on też do walki. Myślałem, że jakiś informacyjny dziadek, że chce z nami pogadać. Co, jak tam leci, wiecie. Takie normalne pogawędki. Albo dać jakąś cenną radę. A ten nie. Ten chce walczyć. O, prawie Roura użył.
Aha, wygrył nas. Ktoś was ostatnio mi pisał, do czego służy właśnie ten odwrót slew. Aha, że wtedy chyba zawsze nie chybi Pokémon, jak użyje tego ciosu. Raczej tak, o to chodziło. No dość przydatna sprawa. Vulpix. A, szkoda, że Waterbloom nie może walczyć, ale Kadabra sobie bez problemu porodzi. Porodzi! No nie, nie, tego nie było. Widzicie, co się dzieje z człowiekiem, jak... jak zacznie, wiecie, co dużo mówić i język mu się plącze. Nie, on nie będzie rodził. Nie to, nie, nie będzie rodził. Ani nie jest tak, że ja jakoś wiesiasko mówię. No nie, żal mi się. Dobra, zamiast tego, tego nie będziemy już używać. Porodził. Nieźle. Zawsze jak ktoś pyta się mnie jakąś radę, wiecie, typu co powinienem robić, żeby moje let's play'e były oglądane co najmniej jak twoje, albo lepiej, bo moje nie są jednak aż tak bardzo fajnie często oglądane. To ja zawsze mówię, mówcie bez przerwy, nie przerywajcie. No, choćbyście mieli głupoty mówić, cokolwiek, mówcie, żeby coś tam gadać. Ja tak właśnie robię i widzicie, czasem niestety język się poplącze i zaczynają, wychodzą z tego same głupoty. No ale no takie rzeczy już są związane z tą mini karierą let's playera. Myślę, że większość let's playerów uważa swoją karierę za taką mini, bo jednak, no nie wiem, przynajmniej ja na chwilę obecną nie dostaję za to żadnych pieniędzy, czyli ja po prostu robię to for fun, for you, można powiedzieć, bo jednak robić coś dla kogoś to znacznie przyjemniejsza sprawa. Okej, tutaj sobie coś tam powiedział nam o spirit, duchach, ale ja nie chcę tutaj słuchać tego, jeszcze zobaczmy, co ta panienka mówi. I widzę, że tutaj ktoś rozmawia przez telefon. Aha, że mamy nie podsłuchiwać. Ja nie mogę do nikogo zadzwonić. Okej. To co robimy? Mam takie zastanowienie, co ja mam robić? My ratata died in battle. Mój ratata zginął w walce. Ojojku. Dobrze, że moje Pokémony nie giną, tylko mdleją. Aha. Czyli to jest taki... ten Mr. Fuj zajmuje się adopcją Pokémonów. Are you training Pokémon? Tak. Jak to nie trenuje z miłością moich Pokémonów? Jak możesz mówić? Jego wszystkie mnie lubią. Ty masz tutaj jakiegoś PJ-a, Rattatę, który się leczy od Disha i Spiroma. No ale spoko. Tam jest ta wieża. Jeszcze zanim do tej wieży wejdziemy, to sobie zobaczmy, co tu jest. Już chyba widzę jedną zmianę... A nie, nie, ten zmienia nazwy imion, spoko. Że tu nie da się iść na południe. Zawsze w innych Pokémonach dało się. Widać, że robiąc wszystko tak jak trzeba pod anime, dużo zmian zaszło. O, ty masz Pikachu. Pika! Pika, pika! Pika czy nie pika? Mój budzik pika. Okej, ja sobie może wezmę tego mojego Charmandera. A to po to, żeby dać mu EXP Shaira i również go troszeczkę podtrenować. Przyda się, przyznacie, bo jednak jest dość słabiutki. Give to Charmander. Aha, on miał Luckiego do tej pory, spoko. No ale niech się nauczy, bo potem będzie gym typu... tego. Jak to było? Roślinnego i tam sobie trochę powalczy. Chociaż jak ewoluuje, to nie będzie się słuchał. Ale co tam. Ojojoj. To jest krwią. Aż strach wchodzić. Pokémon. Nic nie widać, nic nie widać. Ciemność wszędzie, głucho wszędzie, to to będzie. Mam nadzieję, że wiecie, z czego to jest. Ja kręcę to w czwartek przed maturą i dobrze wiem, z czego to jest. I każdy, kto ma zdawać maturę, też niech lepiej wie. Tam widziałem już drzwi, ale sobie jeszcze tutaj pochodzimy. Po tej wieży. Chodźmy na górę, czy tam gdzieś. Pokémon Tower, o. O, ale długi stół, normalnie jak jakiegoś hrabiego Drakuli. Serio. I sznur. Co to za sznur? Tu nic nie ma innego? Tam jest jakiś sznur. A za sznur się zwykle ciągnie. Tak. Ciągnij. Witaj. What the fuck? No nie no. Przyznacie, że... No fuck. To duch. Hunter. Co jest? Co to spadło na mnie? Co jest w ogóle? No nie, wyrwał naszą duszę z ciała. Co za potwór? What the fuck? Jakiś Pokémon Tower. Judy, wow, zobacz te wszystkie zabawki, Aha, on chce kogoś do zabawy. Rozumiem. Przyznacie, że pasowałby nieźle do...
o, wejdźmy do swojego ciała. Pasowałby do tej dziewczynki. Może oddamy jej Huntera, jakby się dało. Tylko... What the fuck, zobaczcie, zawsze jak to się weźmie, no to będzie się przemieszać, no spoko. To join, but you have too many Pokemon. Aha, on by chciał dołączyć do mnie, ale mam za dużo Pokemonów, no to trzeba się pozbyć. Ach, tyle wziąłem tego Charmandera, żeby teraz kogoś się pozbyć. No to kogo się pozbędziemy, słuchajcie? Nie Town Map. Pozbądźmy się... Nie. Iwazaura. Na razie Iwazaur się... On może odejść. Tak, Iwazaur, wybacz. Jestem straszny. Wracamy do tego miejsca. O, tu jest. A co tam, walnijmy jeszcze raz wróg. Walniemy wróg jeszcze? Znaczy wróg. nie róg. Po prostu o. Przemieszczcie się. Ale fajnie to wygląda. Spoko, i co? Tak, i dołączył do nas. Spoko, mamy Huntera. Powiem wam, że jak tutaj zrobimy jak w anime raczej. Chyba oddamy je. Chyba, że musimy nawet... No nie, Team Rocket. No kto by się spodziewał, że Team Rocket tutaj znajdziemy. Tak, zamierza nas pokonać. O, cały czas macie Ekansa. Mało mi zrobicie z tym Ekansem swoim. Za to ja spróbuję was zmiażdżyć. O, chociaż oj, paraliż. A, fuck. Nie lubię tego ciosu, strasznie nie lubię. Zna go zawsze Ekans, może go poznać i Arbok. Naprawdę denerwujące ciosy. Screech, o tak, Screech. No, ale wygramy raczej tą walkę. Waterbull dostanie upragnionego expa. Świetnie. O, i Charmander również, level 12. Teraz może zmienimy, dajmy sobie Kadabrę, on będzie świetny na Pokémony Team Rocket. Use Psybeam. Doskonale. Pięknie Kadabra. I Charmander 13. Smoke Screen, super. Ale on niestety nie ewoluuje w tym odcinku. I co? Tak. Ha, są duchami, nie egzorcystami. Nie, spoko. Czas, żeby Team Rocket znowu bly... Bly. Co? Jejku, ale ja mam dzisiaj słowotwórstwo. Błysnął. Spoko. Opuśćmy to miejsce. Tu już nie ma nic ciekawego. Widzę, że teraz musimy wrócić. A wróćmy jeszcze w tym odcinku, co wy na to? Jeszcze wyleczymy tylko swoje Pokémony. Miałem przerwać ten odcinek, już zakończyć go w tym momencie. Ale myślę, że skoro już tyle zrobiliśmy, to możemy iść do Sabriny i sobie z nią troszeczkę porozmawiamy. Użyjemy perswazji. Tak jest. Zobaczymy, jak ta moja perswazja zadziała na nią. Tutaj, dobra, ten nas nie zaatakuje. Tam, pamiętacie, z jednym nie walczyłem. I wróćmy teraz. O, masz ducha, super. A użyjmy ducha, co wy na to? To jest właśnie dobra myśl. Pokonamy ją duchem. Z duchem, duchem. Tak, znów chcesz przegrać, tak, tylko że ja nie przegrałem. Where it is... Hunter nie może być znaleziony. What the fuck, gdzie on uciekł? What? Ja wybrałem dobrego Pokemona? Oj, chyba wybrałem dobrego, ale on gdzieś mi zwiał. Fuck, widzę, że jej Abra ewoluował. Pamiętam, że to było wtedy tak, że podczas walki jej Abra ewoluował. I dlatego pokonał Asha. Ale na serio, silny Abra, bardzo, bardzo, bardzo silny. Ja tu nie mam takich silnych Pokemonów niestety przy sobie. Może Waterbull? Tylko nie padnie. No fuck, weźcie. No proszę, nie chcę przegrać tej walki. Use Thunderbolt, tylko użyj go. No what the fuck, nie mogę nawet ruszyć. Super, a nie mam już żadnych revive'ów chyba. No super, nie mam. No to się troszeczkę wpakowaliśmy, powiem wam. No i po co ja zmieniłem? Ale ja głupi jestem, słuchajcie, teraz nawet ciosu nie użyję. No genialnie, super, przegraliśmy tą walkę. Przez moją wielką głupotę. A Hunter nam gdzieś uciekł. Jeszcze płacimy jej kasę, tak? Ciekawe, czy teraz będzie ten Hunter gdzieś tutaj. O, teraz już chyba mamy Huntera. Właśnie, on jest. Tylko, że on znów spieprzy, znając świat. Dobra, ja sobie dla pewności... A nie, no... Myślałem, żeby wziąć Iwazaura, ale on jest też Pokemon typu trującego. No super, w tym jeszcze miejscu się znaleźliśmy. I on będzie... Będzie bardzo wrażliwy jednak na ataki jej Kadabry. Ale 35 level to naprawdę mocny. Jeżeli teraz mi się nie powiedzie, to chyba zakończymy ten odcinek. Myślę, że to jest dobry motyw, żeby jednak zbyt długo tego nie ciągnąć. Tak, pokaż mi, pokazujemy Huntera, a on znów ucieka. Nie może być znaleziony.
I ona znów nas straszy. O, pójdziesz do moich zabawek. No, tylko żebyś użył jeszcze Thunder Wave'a, Pikachu. No zobaczcie, no ja staram się, no serio, staram się. Ale po co, skoro ja nic nie jestem w stanie zrobić? O, Calmind, dobra. Prawda, wzmocnił się i to sporo. Genialnie, wzmocnił się. Ha, jeden cios, widać jednak jak Calmind świetnie działa. Tylko tak, tak super, rani się. Bardzo dobrze, to jest szansa dla nas. Tylko niech się jeszcze z kilka razy zrani, świetnie. Psybeam. Genialnie, tylko się... No, out of confusion. Boję się, mogłem zmienić na Firoa, może by więcej zrobił. Na razie Charmander, chcę go zmusić, żeby jednak, wiecie, znów doszło do tego, że jest confused. Ale niestety widzę, że jak to przegramy, to się wkurzę. Bynajmniej. No chyba się muszę wkurzyć, bo Firo pewnie odpadnie od razu. No nie, 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 nie. To jest po prostu chore. Ludzie, to jest chore. Nie wiem, jak ja przegrywam z nią, ale... Ale co? Dobra, w kolejnym odcinku się widzimy. Sabrina mnie załatwiła dwa razy, choć pierwszy raz z nią wygrałem. Na razie nie ma mocnych na jej Kadabrę. Chociaż mało brakło, naprawdę mało brakło. No fuck. Dlaczego, Hunter, uciekasz? Wkurzyłeś mnie. No dobra. Ja się już z wami żegnam. Nie zapomnijcie ocenić, skomentować, no i rzecz jasna zasubskrybować. Cześć i czołem, nara.